Dziękuję za suba, ruszamy, startujemy. Mecz o wyjście, mecz o wszystko, Nercia, Artura Blocha. Jak ktoś nie kojarzy, no to niech się podszkoli. Kraczamy. W górnym lewym rogu w kolorze czerwonym Artur Nercio Bloch, czyli Nercio. Sponsorowany przez Euronics Gaming, to jego drużyna, natomiast dodatkowo jeszcze sponsorowany przez Red Bulla. W dolnym prawym rogu w kolorze niebieskim Cham, zawodnik z Meksyku, grający dla OSC Elite. Groźny zawodnik. Z góry miał starcie w drugiej fazie grupowej na turnieju UE Championship Series Leipzig, czyli właśnie na tym turnieju. No i niestety pokonał naszego Szymona. Już sprawdzamy, jak tutaj obstawiacie, jak sądzicie, jak to proroctwo wygląda. O mój Boże. No Ham tutaj nie ma, widzę, szans żadnych. Nawet najmniejszych. No dobra, może jakieś tam kilka procent. Także będzie miazgunia. Czekamy jeszcze tak do 1.20 i pewnie zamkniemy. Zamknę tutaj obstawianie. No i to będzie chyba ostatnia lub przedostatnia gra dzisiaj. No na spokojnie, jak widzicie, ekspandzik się tworzy. Wszystko się tworzy. No i dobra, myślę, że to już czas najwyższy. End vote. Stop vote. Stop vote. No i dobra. 93% głosów na Nercia, 7% na Choma. No jest różnica. Ewidentnie jest różnica. Nie ma na ten moment ani jeden, ani drugi jakichś zapędów agresywnych typu trów. W sumie tylko Koreańczyk do tej pory. Za krótko głosowania. O, to będę musiał to jakoś naprawić chyba. O tak mniej więcej 50-60 sekund. Okej. To spróbuję i do trzeciej minuty może potem. Jak nie będzie właśnie jakichś szybkich zagrywek. Ale to jest tylko na pierwszej mapie to robię. No ale dobra. Trzecia mapa jeszcze... trzecia baza jeszcze nie grana. Ale za moment powinna drona wyjeżdżać, jeżeli zawod... A, inercja, inercja, laser, spokojnie, trzecia baza za każdym razem w zasadzie. No i oby oczywiście to poszło. Overlord tutaj, wszystko jest sprawdzane. Tak samo oczywiście Cham, jest Bane, jest defensywny. No nie wiem, czemu w sumie Cham gra tak późno tę trzecią bazę. Może w Meksyku jest jakiś inny styl gry, ale w sumie on zostawił trzy drony, a Nercio dwie na ekstraktorach. No i przeganianie tego Overlorda. No niestety to się powinno udać Hamowi, chyba że... O, zepsuł. O, zwarzywił. Mam wrażenie, że to się mogło udać, gdyby Overlordem tam dalej podbiegał, no ale może i nie. Może Nercio taki dobry, że wyliczył. Trochę przepychanki. No i laser w swoim... nie laser, tylko Nercio. W swoim stylu oczywiście już gania za dronkami przeciwnika. No on swego czasu miał najlepsze chyba mikro z ringami na świecie, tam nie patrząc na Koreę jak zwykle. Przez bardzo długi czas osiągał tymi jednostkami więcej niż jakikolwiek inny zerk. No i tutaj wymiana czterech za dronę, może nie najlepsza, ale trochę zamieszania zasiane. No, Nercio napisał, że o meczu Guru kontra Cham, że Cham grał tam biedę, więc zaraz zobaczymy, jak pociśnie swojego przeciwnika Nercio już w takim boju, a nie tylko słownie. Yeta Gaming. Niektórzy mawiają, no ale no nie wiem, zobaczymy. Ler się powolutku kończy, oczywiście Lera Nercio nie ma, no bo on zainwestował w mocniejszą ekonomię, w trzecią bazę. Chociaż liczba jednostek zbierających nie jest zbyt ciekawa na ten moment. Trochę przepychania dalszego, jak widzicie, albo widzieliście, albo i nie, Nercio anulował swój Banningness, nie ma tej budowli, bo uznał, że no, takiego zagrożenia nie będzie, więc po co mu ten budynek, którego w zasadzie nie użyje. No i dobrze, nawet bardzo dobrze. Trzecia baza będzie chyba anulowana, zobaczymy. Tutaj ładnie Cham ustawiony między drałami, tak żeby Nercio nie najlepiej się wymieniał. No, ale ostatecznie Artur trochę więcej tutaj... O, a, jeszcze nawet królową urwał, dobrze. Trochę bieganki zergingowej. Ja jeszcze chciał Cryptomora capnąć, ale anulował go Cham.
No i powolutku rozwija się i jeden, i drugi. No tutaj nic wielkiego, jest tylko ta różnica w jednostkach zbierających na korzyść Polaka. No i powiedzmy, że ulepszenie do prędkości będzie mieć szybciej czam, ale czy to coś zmieni? W sytuacji, w której Polak oczywiście będzie kupować czas swoimi zerkingami, to będzie takie wymuszenie tego, żeby czam został na swojej stronie mapy. No jak zostanie na stronie mapy swojej, no to może zrobić to ulepszenie Polak i nadgonić. A cały czas miał lepszą ekonomię. Overseer grany, żeby nie stracić tego Overlorda. No fajna zagrywka, bo po co by tutaj poświęcać tę jednostkę. Po zakończeniu takiego kokona jednostka ma pełnię życia. No i gotowa do akcji. Cały czas troszeczkę dronek, troszeczkę roachy. No tak patrzę, jednak czam robi podwójne ulepszenia. No to jest taka, to jest dokładnie to samo, co zrobił na guru. Z tą różnicą, że teraz ma więcej dron. No i guru był trochę agresywniejszy, trochę inaczej tam kombinował. Nercio bardziej skupiony teraz na zwiadzie. No widział trochę tych dron w ekspansji swojego przeciwnika. Szkoda, że straci tego Overseera. No ale często on pada, żeby pozyskać informacje. 2-1 też w obozie polskim. Później niestety, zwłaszcza ten pancerz, bo ulepszenie do ataku tutaj nie ma aż tak dużej różnicy. Cały czas zergingi czekają. Czwarta baza anulowana u Hama. Nic tam przynajmniej nie dopuścił do jej postawienia Nercio. Bardzo spokojny początek. 62 drony kontra 64. Trochę czam podreperował swoją sytuację ekonomiczną. Teraz Nercio oczywiście chce przechwycić te drony, które mogłyby jechać, ale jest zbyt dużo karakanów. Tyle samo dron, tyle samo ekonomii, tyle samo armii, ulepszenia, bardzo podobne. Ale szybciej teraz Nercio idzie w Hydra Den. No i ciekawe, bo w zasadzie zawodnicy no mają no dokładnie to samo, z lekkim wskazaniem na ulepszenia czama. No i może to coś zmieni. Nercio 66 dron kontra 63. To może zrobić różnicę, jeżeli tak przez długi czas będą grać zawodnicy, ale ta różnica może być momentalnie zniesiona przez, trochę lepszą bitwę. Zwyczajnie trochę lepszą bitwę. Jak widzicie, czam nie zauważy tych zerglingów, co jest dla Nercia bardzo, bardzo ważne. Żeby teraz elegancko, no super! No elegancko. I to jeszcze powinno zmusić czama do powrotu chyba na jego stronę mapy, zwłaszcza, że w to wąskie gardło nie będzie się ładował jednostkami. No to jest ładny manewr Polaka. Zobaczcie, i znowu zamieszanie, nie? Jak się cofnął, doszedł do przodu, tu jakieś jajka. Ładnie, ładnie Nercio za darmo anulował tę bazę. No to jest jeden mały element, który mu wyszedł właśnie ładnie. Trzeba jeszcze uratuje Overlorda. Czam chciałby go zniszczyć, ale nie tym razem. No i jeszcze, oła, jeszcze mu teczy, jeszcze mu po tej czwartej bazie, jeszcze. No i tak jak mówiłem, dzięki tym zerglingom Nercio w tym momencie doprowadził do sytuacji, że nie będzie bitwy w sytuacji, gdy on ma gorsze ulepszenia. Więc na spokojnie. No ale nie zmienia to faktu, że czam ma naprawdę spory limit armii, no ale teraz Nercio zauważył, że nie wszystkie jednostki przeciwnika są na froncie. No i można coś podłapać, coś podchwycić. Ładne, agresywne zagranie Nercia. Jest okazja, od razu szarżuje, nie zastanawia się za mocno. Ale też oczywiście przy tym wszystkim wie, co robi. Hydry się pojawiają już na polu bitwy, są też Ravagery. No trzeba uważać, właśnie w ten sposób Guru wtedy przegrał. Na Roach Ravager z ulepszeniami 2-1, no. Oj, te Hydry trochę chyba zbyt frontalne, no nie, na froncie za mocno je były ustawione. Ale teraz Nercio też zaczyna rzucać swoimi Ravagerami. Lepsze półkole dla Polaka. No ale chyba to nie ma też aż tak ogromnego znaczenia na ten moment. No ciężko powiedzieć, no ale limit Polaka jest niby większy. No jednak nie tylko niby. Proszę bardzo, znalazł metodę Nercio. Jak on uniknął? Przypadkiem mam wrażenie jednej z tych kul, albo wszystko było wyliczone, wymierzone. Niewielka różnica, ale Nercio zrobił to naprawdę bardzo ładnie. Wszystko co było do podreperowania, czyli ta sytuacja w ulepszeniach, została wykonana jak należy. Czam oczywiście panika, już idzie w Lurker Den. Już kombinuje, jak tutaj zaskoczyć naszego zawodnika. Nasz zawodnik ma przewagę, więc oczywiście już idzie z kontrą. Już się składa do natarcia, już są hydraliski, już niższe overlordy, to też oczywiście spowolni rozwój Hama. No i to będzie chyba właśnie... O, ostatni atak, czy też nie? Aż zadziwiająca różnica, muszę przyznać, no te kilka dron też mogą zrobić różnicę, aż spojrzę. No faktycznie, ma większe wydobycie Nercio, tutaj też w jednym momencie ono było gorsze, ale to chyba jakaś defensywa i wyciągnięcie dron było. No, Nercio, po prostu Nercio. Idzie już, myślę, po zwycięstwo i to jest ważny moment, bo jeszcze właśnie nie ma dostępu do lurkerów.
więc spokojnie może atakować. Ma Hydry, ma też trochę jeszcze więcej Ravagerów. No trzeba to wykorzystać. Co prawda ulepszenie teraz Cham ma lepsze do pancerza, ale myślę, że te Hydraliski zrobią robotę z Ravagerami. No tylko jednego ma Cham. No cudów nie ma, no to jedno ulepszenie nie powinno nic zmienić. Teraz zobaczcie, jak elegancko w ostatnich momentach Nercio usuwa swoją armię z miejsc, gdzie mają wylądować te złote kule od Chama. No i GG. Miazgunia. Geralt, widzę, że obserwuje, co się tutaj dzieje w meczach Polaków. 80. A no tak, w sumie Geralt, to ja ci polecam, żebyś ubrał się w milion rzeczy i był pod kołdrą, bo Geralt ma gorączkę podobno. Zaawansowaną. Czy było raffle? Nie, jeszcze nie było raffle, na koniec będzie. Streama. A nie wiadomo, czy ten pojedynek to będzie koniec streama. Zobaczymy. O, Noptop jest... A, Noptop pisał, czy tam kogoś zabrać i że z żoną, czy z dziewczyną jedzie do Leipzig, do Lipska. Świetna atmosfera, sporo kibiców. Szkoda tylko, że Polacy nie grają na głównej scenie. Jest świetnie, pozdrowienia. A, dziękuję. Witam, pozdrawiam, szanuję. Za ten wypad. Do Lipska. No tam 2 godziny miał autem, z tego co pisał, więc można się wybrać. I już? I tak po prostu ruszamy, no dobra. Nie, dzisiaj pierwszej rundy drabinki nie ma, Kennendal. Jutro ruszamy od godziny 11 i będzie właśnie Round of 16, 2 mecze jednocześnie i wszystkie ćwierćfinały pojedynczo. Tam jak się kliknie te i przy pojedynku, informacja, pewnie w skrócie to oznacza. To jest wszystko omówione. No już te odgłosy na mapie. No i ruszamy. W dolnym prawym rogu w kolorze czerwonym reprezentant Polski, czyli Nercio. Artur Bloch, Euronics Gaming, Red Bull. W górnym lewym z drużyny OSC Elite jest to Cham, zawodnik z Meksyku. Mapa Backwater. Słyszę co chwilę tu jakieś papugi, jakieś odgłosy dziwnych zwierząt. O, tu coś lata w ogóle. Może te zwierzęta coś się odzywają? Nie wiem, nie wiem. W ogóle tu jest mgła wojny, ty nie masz lecieć tutaj. Tak, to chyba one wydają te odgłosy. Jak w ogóle latają? Ładnie, ładnie. Ale też właśnie ważne, żeby nie przekombinować na takich mapach, mam wrażenie. Tylko spokojnie. Ty, tu też latają. Światła, flary. Te latarnie nie są jakieś? Nie. Jakieś światełka. O, Cham widzę, że wybiera opcję trochę ryzykowną. No ale na tej mapie uzasadnioną. Już pokazuję i objaśniam. Tu jest jedyne wejście do bazy Hama. A więc tutaj wystarczą pewnie jakieś 2-3 Evolution Chamber i to jest to w pełni zablokowane razem z jakąś królową czy Spinecrawlerem. No i mamy 3 bazy, a to jest sporo. Tylko jeszcze je trzeba potem wysaturować. No pewnie, że fajne przejście. Przejście elegancko zrobił Rushu. Spawning pool, ekstraktor, 3 drony na gazie. No oczywiście Nercio ma szybciej te budowle, dlatego że Cham najpierw zainwestował w podwójną ekspansję. Dopiero potem robi jakieś tam inne rzeczy. Zobaczymy, czy to się nie zemści jakoś na Nercio, czy to otwarcie z EVZ, które wybrał niebieski zerk, jest jakoś lepsze. No ale myślę, że da radę. Powolutku, powolutku jakoś z tego pewnie wybrnie. Chociaż on też różnie bywa. Tam wystarczy zrobić 50 dron Roach w ZVZ, to też wystarcza. W ogóle jakieś kurcze flagi, nie flagi, wyspy skarbów, kombinacje. Co to jest w ogóle? Wygląda jakiś port dla mnie, ale ja się nie znam na portach. Wygląda jak port, ale nigdy portu w życiu nie widziałem. Mniej więcej taka logika. A, i tutaj w ogóle z Nerciem, jak też grałem na tej mapie, tak w ramach powiedzmy treningu, to sprawdziliśmy, że jak się ustawi nad tym Overlorda, to on jest widoczny dla jednostek naziemnych, nie? A na przykład jak w tym miejscu się ustawi Overlorda, to on nie jest widoczny dla jednostek naziemnych. No, takie tutaj są mankamenty z tą mapą, niezbyt oczywiste. I trzeba to po prostu posprawdzać. Evolution Chamber. Ze strony polskiej, 3. baza. Bardzo ważne jest też, że oczywiście Polak wszystko już wie. Widział, że jest 3. haczerka, widział ten creep, więc on samemu już zareagował swoją 3. bazą. Jedyny port, jaki znam, to USB.
O nie. Coś w tym może być. O! No i tak jak mówiłem właśnie, ten potrójny Evolution Chamber. Tylko jedyny minus jest tego, że trzeba tutaj Cryptomora postawić, bo on tutaj powoduje, że ten creep jest dalej rozsiany i... naturalnie tylko na tym creepie można budować budynki. Nie, czy już wychodzi jakimiś zergingami, mam wrażenie, że Cham może łyknąć te przynęte i zareagować bardzo defensywnie. No, w sumie jest 25 dron kontra 36. Znaczy bardzo Ooo! I już jedziemy! I już! Dokładnie! I już dropik. No, intrygująco. Bardzo... Aj, kurczę, to jest takie mądre. Takie proste, a takie mądre. No, a może przećwiczone też po prostu. No bo oczywiście Cham nie ma żadnej defensywy za wyjątkiem tego frontu, gdzie są trzy królowe, więc teraz te kilka zergingów może zrobić gigantyczną robotę dla Nercia. No i super. Już oczywiście zabiera się za atakowanie Artur. Jedna dronka, druga dronka, już cztery. No i oczywiście lecimy buszować. Tu nawet żadnej królowej nie ma do obrony, więc też można oczywiście trochę przeatakować. Kolejne zergingi będą przerzucane. Let's go. No i zobaczcie, nic się nie dzieje, znaczy, no sporo się dzieje, powiedzmy, ale podczas całej tej agresji Nercio robi drony i już teraz w zasadzie wychodzi na prowadzenie w tym aspekcie. No prosta agresja, prosta mobilność zerglingów powoduje, że Cham już jest zagubiony. 8 dron straconych, 9, 10. No idzie. Mam wrażenie, że już po pewne zwycięstwo Nercio jeszcze od frontu chciał trochę przeatakować, nie? Tutaj Cham dobrze ustawiony królową. Dziesięć dron, no jest różnica. Cham oczywiście wkurzony. Robi ulepszenia do zergingów, do roachy, do wszystkiego tutaj, do czego powinien. Natomiast, no, Nercio teraz frontalnie wbiegł mu do bazy. No nie, już się zaczyna. Chyba jakieś lekkie podkurzenie. No, Nercio ma w sumie późnego swojego... Ma późny Roach Warren. To jest niedobre. No i ma też, no faktycznie, różnica w ulepszeniach będzie duża na korzyść zawodnika z Meksyku. Ale jeszcze Nercio nie powiedział ostatniego słowa. Tutaj jest Evolution Chamber, Extractor. Ler się powolutku kończy. Zaraz Nercio będzie gonić w aspekcie ulepszeń. W końcu te roachy wychodzą znowu na mapę. No, ale Cham właśnie zaczyna trochę kombinować. Już robi Spire. Więc chce trochę podstępem podejść naszego zawodnika. Nie wiadomo, czy to się uda. Jeszcze do tego sporo czasu. Nercio dobrze jakby zrobił Overseera i przeleciał się po bazach przeciwnika. No, zwiat super ważny, bo teraz te kilka roachy nie, no, coś mówi, ale nie za wiele. A, albo po prostu wbie... No nie, no Cham, serio? Znowu szlaban otwarty. Zapraszamy. No fatalnie to zagrał Cham. Teraz Nercio już widzi, że jest... A, bo i nie widzi jeszcze tego Spire niestety. A powinien zrobić rundkę i obczaić, co jest grane. No niestety, Nercio nie zauważa Spire w tym momencie. Widział Ler, widzi teraz... No, ekstraktorów dużo, znaczy dużo, no cztery, jeszcze te jakby zauważył, to by było nieźle. Nie wiem, czy on Overlordem jakimś nie widział? Nie, nie widział tych ekstraktorów. Więc on jeszcze nie jest za bardzo przekonany, czy to będą właśnie te moteliski. Wyjście po raz kolejny roachami. Znowu zobaczcie, że jak Cham chce uwieść zmysły Nercia, że będą grane jakieś roach, jakieś hydry, jakieś kombinacje, a tak naprawdę idzie w moteliski. My wszystko wiemy. Nercio jeszcze niestety nie. Trochę roachy ze strony Polaka będzie bronić jego czwartej bazy. Mutaliski już się tworzą. No oczywiście Nercio będzie mieć dostęp do Hydra, ale nie wiem, czy on ich zrobi na tyle dużo, żeby skontrować te mutaliski. Tutaj też za bardzo creepu nie ma. To, oj kochany, tu nie ma spora też nawet. No słaby zwiat Nercia powoduje, że mam wrażenie, że tego mutaliski go wykończą. Ale jeszcze w jego... Jego w tym wszystkim głowa, żeby jakoś zareagować. No... Okej, okay. Cham pokazał mu taliski, po czym zawrócił i znowu zaatakował. No taki nieprzekonany trochę jest. Dobra, robi spora Nercio. Mam wrażenie, że Cham jakoś tak myśli, że Nercio zauważył te mutaliski. On powinien tutaj walić na tę trzecią bazę jak najszybciej, jak się tylko da. No teraz niby to robi, ale to będzie za późno, bo spor się zakończy. Tutaj też kolejny w naturalu. No i bez problemu się obroni Nercio. No dobra. Mógłby tej królowej nie tracić jednak. Ona była do odratowania. Teraz jeszcze z roachami obroni się Nercio. No nie jest źle! Nawet bym powiedział, że jest dobrze. Byleby tylko Nercio nie tracił tutaj tych budowli. O, ten Spinecrawler traci punkty życia, bo nie ma tutaj żadnego creepa ku niego. Taki minus.
Ale myślę, że wcale tak blado Artur nie wypada. No teraz traci, no to już jest słabe. 60 rund do 72. Teraz, co tu się dzieje? Nercia robi roach dropa. Okej. Okay. Nercia widzę, że zaczyna dodawać do swojej gry takie elementy, których no bardzo u niego wyczekiwałem, czyli właśnie desanty, czy to hydrami, czy to roachami, czy czymś podobnym. No i teraz wyjście, no, dyskusyjne. Problem polega na tym, że jeżeli będzie mutalisków na tyle dużo, żeby zniszczyć hydry, a może tak być, a może tak, no nie. Nie, ja nie wiem, ja naprawdę nie wiem w tym momencie. No wystarczy, raczej wystarczy. Ale to nie była taka jednostronna wymiana jakiej... Ej, to w sumie było dobre według mnie. To nawet było dobre, ten desant zniszczył aż 7 dronek, nawiasem mówiąc. Wow, okej, okay, super poszło. No Cham przeszacował, Nercio jednak pewny siebie. Albo to te ulepszenie do pancerza zrobiło niezłą robotę. Super, naprawdę, no i jeszcze, no ta, nie, jednak Nercio. Nercio to jest Nercio, zobaczcie, już tutaj jeszcze troszkę dronek prześlę. Może jego ekonomia nie jest za dobra, ale metodycznie to rozgrywa perfekcyjnie. Aż jestem zdziwiony, że te hydry dały radę. Ale właśnie, może te ulepszenia. No i teraz zobaczcie na te pozycje. Zobaczcie na to wąskie gardło meksykańskie. Nic tutaj nie zrobi. Zaraz będzie burrito z niebieskiego zerga. Pięknie. No już właśnie czyhacze nadciągają. No to się już nie może chyba źle zakończyć. Pięknie. O nie, nie w te lurkery. O Jezu, pod niepokolce. O, GG. No i po kolcach poszedł. Miazgunia. No czyhacze, lurkery po polsku. No miazga, ładnie. Tak trochę liczyłem na bardziej zacięte starcie. W ogóle ta mapa jest jakaś słaba, jakoś taką wrażenie, że mam na niej mniej FPS-ów. Nastawiali tych krzaczków, tych ptaszków i... Tylko rozprasza. Dobra, dziękuję za oglądanie. Wchodzę do jakiejś gry, nie wiem jakiej, ale niemiecki caster gdzieś jest. Zobaczmy, co on tam śledzi. Fajnie jakby pokazywał Nip na Lambo, to ja bym się... True Nat Yellow. No to tak powiem wam średnio. Ale nie ma chyba innego pojedynku niestety. Aha, kończę nagranie. Falun Distarka, polecam sobie lajkę, komentarz, no i cześć.